Cześć, witam w kolejnym odcinku BBB Smakuje. Dziś woda truskawkowa. Wody ze smakiem już od jakiegoś czasu są promowane. No i najpopularniejszym smakiem chyba jest cytryna. A że już chyba kiedyś jakaś woda cytrynowa tutaj się pojawiła, więc postawiłem na dość nietypowy smak, bo wiem, zazwyczaj ten smak jest sztuczny, czyli smak truskawki, więc mam tutaj 5 głównych smaków. No i sprawdzę, która z nich jest najsmaczniejsza. Na początek Kubuś Water o smaku truskawki. Kubuś Water to jest chyba dla dzieci, więc spodziewam się, że może nie będzie tutaj konserwantów, ale może się mylę. Skrzypi ta butelka. Smak nawet niezły. Nie lubię nigdy tych dzióbków do picia, bo tego nie da rady się spróbować, tak tylko trzeba to wciągać. No ale nie. Smak jest dobry. Jest to słodkie. Niby tu pisze, że bez konserwantów, bez syropu glukozowo-fruktozowego i bez barwników. Ale prawdopodobnie dodano do tego cukier, więc... Jakiś cukier w tym musi być, bo to jest dość słodkie, więc tak. Woda, cukier trzcinowy i soki z zagęszczonych soków, cytryn, no nie wiem, i truskawek, 0,1% do tego aromat. Więc jest cukier trzcinowy, więc może taki trochę zdrowszy od cukru białego. No a do tego nie ma konserwantów, więc może dobrze. No i dodano naturalny sok z truskawki w niewielkim stopniu, ale dodano jeden naturalny, więc niech będzie. Nie dziwię się, że rodzice kupują tę wodę dzieciom, bo ona jest w sumie zdrowa. Słodka, ale bez dodatku konserwantów. Kolejna to ustronianka o smaku truskawki. Nie udało się znaleźć mniejszej butelki niestety. Powiem, w sumie nie potrzeba mi aż 1,5 litra. I właśnie, woda odmiany, ta woda jest gazowana. Nie udało mi się nic znaleźć niegazowane. Nie wiem, czy w ogóle jest taka produkowana. Więc tu jest taka duża butelka. Tu czuć, że jest sztuczna truskawka. Tu był całkiem inny smak tej truskawki. Gra w sumie nie dodaje smaku. Ta jest mniej słodsza, więc może nie dodano cukru, choć coś dodano. Może syrop glukozowo-fruktozowy, bo tu już nie piszą, że nie dodali czegoś, na przykład jest mogli dać syrop glukozowo-fruktozowy, który chyba jest tańszy od cukru. Smakuje to poniekąd truskawką, ale mówię poniekąd, bo nie czuć tutaj naturalnej truskawki, tylko taką chyba sztuczną. Więc tak, napój niegazowany ustronianka o smaku truskawkowym wzbogacony witaminami. Tak, witaminami może wzbogacony, ale dodano do niego na pewno coś, więc woda i tak. Jeżeli na partii jest A, to jest cukier, jeżeli B, to jest syrop glukozowo-fruktozowy, więc tutaj mam A, więc cukier. No więc butelek wymiarem władza spasowości, pastylowe aromaty, w tym naturalny aromat truskawkowy, no nie wiem. Substancja konserwująca benzoesan sodu jest jednak. No i witaminy B6, kwas foliowy i B12. No, dodano witaminy, ale dodano też benzoesan sodu. No więc to nie jest produkt bez konserwantów, a smak jakiś taki dziwny, mimo że dodano naturalny sok truskawkowy. Aromat właściwie truskawkowy. A właśnie, może aromat, a nie sok, bo tu był sok w tym pierwszym. Więc może to się różni, że aromat ma mniej intensywny smak i wydaje się bardziej sztuczny, mimo że jest nadal aromatem naturalnym. Kolejna woda to Yusiko Aqua Lovely truskawka. Lovely, czyli ma być słodziutka i miłutka. I zobaczymy. Znowu jest dzióbek, wiem, to jest dla dzieci chyba, bo truskawka ma oczy. No, dziwny smak. Najmniej słodka z tych wszystkich, ale ta truskawka po raz kolejny jest dziwna. Ja nie wiem, że to niby ten sam produkt, ale każdy smakuje inaczej, więc tak, naturalna woda mineralna. O, to jest plus, bowiem tutaj była tylko woda, więc prawdopodobnie źródlana. Tutaj jest naturalna woda mineralna, cukier, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, naturalny aromat,
substancje konserwujące, sorbinian potasu i benzotesan sodu. Do tego zagęszczony sok truskawkowy 0,1. Skoro zagęszczony, to powinien być dobry, bo to jest taki najbardziej skoncentrowany sok, a to smakuje takim, nie wiem czym w sumie, ani to truskawką, może jakąś poziomką trochę, ale to nie jest do końca do tego. No i się dziwię, że skoro to jest woda dla dzieci, bo tak fajnie wygląda i takie małe buteleczki, 330 ml, potrafili dodać producenci do tego dość, że benzoesan sodu, to jeszcze sorbinian potasu, no więc nie, to nie jest w ogóle zdrowy produkt dla dzieci. Ten owszem, ale ten to jest, no tylko ładnie wygląda i ma fajną, ładną buźkę truskawki z przodu, a poza tym jest pełne konserwantów, i nawet ten naturalny sok zagęszczony z truskawek tego produktu nie ratuje. Kolejny produkt to nałęczowianka z wyjątkowym smakiem truskawki. No jestem ciekawy, czy ten smak będzie wyjątkowy, skoro takim wyjątkowym smakiem truskawki to jest. To liczę, że będzie najlepsza z tych wszystkich do tej pory próbowanych, a może się okaże, że będzie najgorsza. Jestem ciekawy, co to wymyślono w nałęczowiance. Nałęczowianka to ogólnie dobra woda, ale to nie produkuje chyba nałęczowianka, tylko jakaś inna spółka, a chyba tylko używa nazwy nałęczowianka. Więc nie wiem, czego się spodziewać. Bardzo słaba truskawka, właściwie nie powiedziałam, że to jest truskawka. To raczej cytryną zajeżdża. Nie pachnie niczym, tamte pachniały tak trochę. Jest jakiś smak, ale nie jestem pewien, czy to jest truskawka. Więc tak, więc to jest napój niegazowany o smaku truskawkowym na bazie naturalnej wody mineralnej. No tak, skoro nałęczowianka, to wiadomo. Zawiera cukry i substancje słodzące. A w ogóle cukru tu praktycznie nie czuć, więc tak. Naturalna woda mineralna to jest 96% nałęczowianka. Do tego syrop glukozowo-fruktozowy i cukier, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, naturalny aromat truskawkowy z innymi naturalnymi aromatami. Substancje słodzące, acesulfam K i skularoza. Co to są za dziwne substancje? Pierwszy raz o nich słyszę. Nigdy ich wcześniej nie widziałem. No i właściwie na składzie to tyle. Gdy dodano cukier, gdyby dodano syrop glukozowo-fruktozowy, a ta woda naprawdę nie jest słodka. Może minimalnie, może naprawdę minimalnie, a nie na przykład jak ten kubuś. Ten kubuś był najsłodszy z tych wszystkich. Truskawki naprawdę nie czuć. To produkuje Nestle Polska, czyli już nie uzdrowisko na Łęczów, czy jak się to tam nazywało kiedyś, tylko właśnie Nestle, pewnie na jakiejś licencji od nałęczowianki na wykorzystanie tego loga. No i właśnie to nie. To jest po prostu woda. No ma jakiś tam posmak, jest troszkę słodkawa. No ale naprawdę, jakby to nalał do szklanki i postawił, jaki ten smak opisać, to powiedziałbym, że to jest cytryna bardziej, bo to raczej jest kwaskowaty przez ten regulator kwasowości kwasu. Truskawki to naprawdę nie przypomina. Na koniec żywiec zdrój z nutą truskawki. Skoro z nutą, to pewnie będzie tak samo jak nałęczowiące, że to praktycznie nie będzie czuć truskawki, no ale może jest inaczej. Nie no, to tutaj jest wyraźnie czuć, że jest truskawka. Nie jest to takie strasznie słodkie. Nie, całkiem dobre. To jest na bazie wody źródlanej, bowiem żywiec zdrój to jest woda źródlana, więc tak, wyjątkowa kompozycja na bazie krystalicznej wody źródlanej, tylko naturalne aromaty, bez konserwantów i produkt jest niskokaloryczny, bowiem 47,2 kalorii na 100 ml. To chyba nie jest dużo. No i tak, na składzie jest woda źródlana 95%, cukier, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, naturalny aromat, sok truskawkowy z zagęszczonego soku 0,1%. No, ale naprawdę bardzo przyjemny aromat tej truskawki. Chyba najlepsza truskawka z tych wszystkich. No i to nic, że na wodzie źródlanej woda źródlana też jest dobra. Niekoniecznie musi być woda mineralna. Widać to z tymi wodami mineralnymi. Po
wyczyniali producenci tutaj daną wodę śródlaną. No i fajny aromat truskawki i właśnie zamieszczony sok, który wreszcie było czuć. Bo tutaj dodano zamieszczony sok, a smakowało to wiadomo czym, jakimś owocem, ale nie byłbym pewny, że truskawką. A tutaj na pewno wiem, że to jest woda po prostu truskawkowa. Próbowałem 5 różnych wód, a po smaku truskawkową. Czas teraz wybrać, która z nich była najsmaczniejsza. Na pierwszym miejscu, to już może trochę się zdradziłem, jednak ten żywiec drój z nutą truskawki. Fajna ta truskawka była, nie było to takie strasznie słodkie. Jednak do tych wszystkich napojów dodano cukier, więc tu w sumie nie mam wielkiego wyboru. Nie było ani jednej bez cukru albo bez syropu glukozowo-fruktozowego, więc ten żywiec na pewno miał najlepszy smak. Na drugim miejscu wybieram ten kubuś water. Smakował on truskawką, był cukier trzcinowy, nie było żadnych konserwantów, więc w sumie jak dla mnie może być. Na trzecim miejscu, mimo że miała jakieś konserwanty, wybieram ustroniankę od smaku truskawki, bo tutaj jeszcze mogłem wyczuć aromat truskawki. Co do pozostałych dwóch produktów. Ta woda Persico Aqua Lovely truskawka, to tylko ładnie wygląda. Jest masa konserwantów w tym i ta truskawka smakuje nie wiadomo czym. Czy to smakuje poziomką, czy to smakuje jakimiś owocami leśnymi, no trudno powiedzieć. Nie jest jeden wyraźny smak, mimo że dodano zagęszczony sok truskawkowy. Co do nałęczowianki, nie wypiszę, że z wyjątkowym smakiem truskawki. On jest chyba tak wyjątkowy, że go w ogóle nie czuć. Jest dodany w malutkim stopniu i trudno się jego doszukać. To jest po prostu słodka woda. Ale smaku truskawkowego to ona raczej nie ma. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.